Parę miesięcy temu przeczytałam książkę pod tytułem The Real Crash – America's Coming Bankruptcy, czyli po polsku Prawdziwy kryzys – nadchodzące bankructwo Ameryki autorstwa Petera Schiffa. Opowiada ona o nadchodzącym kryzysie finansowym i o tym, dlaczego będzie on wiele większy niż ten w 2008 roku. Dla mnie najciekawszą jej częścią był rozdział, w którym Peter tłumaczy, jak najlepiej zainwestować w trakcie kryzysu, żeby wynieść z niego jak najwięcej. Na początku rozdziału krótko tłumaczy swoją strategię inwestycyjną i przedstawia listę państw i sektorów, w które powinniście zainwestować. W tym filmiku skupię się na streszczeniu tylko tego rozdziału, ale najpierw pozwólcie, że powiem kilka słów o autorze. Jako osoba, która studiowała finanse i makroekonomię przez ponad 10 lat, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Peter jest jedną z niewielu osób, która faktycznie wie, o czym mówi. Bardzo dokładnie przewidział recesję w 2008 roku oraz wiele innych rzeczy poza nią. Przejdźmy więc do głównej części filmiku. Peter mówi, że musicie mieć długoterminowy plan, żeby dobrze inwestować. Inwestycje krótkoterminowe są niezwykle niepewne i trudne do przewidzenia. Zwizualizujcie sobie to na podstawie prostej analogii. Nawet najlepszy gracz koszykówki na świecie może mieć słabą grę, ale w trakcie całego sezonu jego wynik i tak będzie wyśmienity. Więc jeśli chcemy zainwestować długoterminowo, musimy zastanowić się, jak świat będzie wyglądać za 10-20 lat. Peter mówi, że szukając odpowiedzi, zauważycie, że dziś USA jest centrum gospodarki światowej. Jest widziane jako najbogatsze państwo, a dolar jest walutą rezerwową. Ameryka nie musi niczego produkować, a i tak może wszystko kupić. Oprocentowanie jest niskie, więc można pożyczać szalone sumy. Ale globalna pozycja Ameryki się zmieni. Amerykanie żyją ponad stanem, a to nie jest czymś, co można robić w nieskończoność. Albo stopniowo, albo nagle ich zdolność do konsumpcji bez produkcji się skończy. Co wtedy? Zapytajcie siebie, w jaki sposób USA mogło konsumować więcej niż produkuje, ponieważ ktoś inny produkował więcej niż konsumował. Jak USA mogło tyle życzać? Ponieważ każdy ktoś inny oszczędzał i dawał te pożyczki. Innymi słowami, Amerykanie są w stanie żyć ponad stan, ponieważ mieszkańcy innych państw żyją poniżej niego. W innych miejscach na świecie jest więcej pożyczkodawców niż pożyczających. Popyt jest stłumiony, a produkcja nadmierna. W przyszłości popyt w tych gospodarkach zacznie szybować w górę, a w Ameryce zacznie on spadać. Peter mówi, że powinniście inwestować w firmy, których klienci będą bogatsi w przyszłości. Chcecie inwestować w miejsca, gdzie ludzie dziś oszczędzają i produkują, żebyście mogli zyskać, gdy zaczną zamiast tego wydawać. Średni Amerykanin tonie w długach, a średni Azjata pływa w morzu oszczędności. Na przykład 90% aut w Chinach jest kupione za same pieniądze, natomiast 85% aut w USA jest kupione za pożyczki samochodowe. Pomyślcie, co to oznacza dla przyszłości konsumentów w obu tych państwach. Chińczycy mogą nie tylko zapłacić za auta, które kupują dziś, ale w przyszłości będą mogli je sprzedawać i wymienić za nowe, bez wchodzenia w żadne długi. Najważniejsze jest to, kto posiada siłę nabywczą, zmienia się i mądrym ruchem jest zainwestowanie w firmy i państwa, które zyskają na tej zmianie. Będą to głównie zagraniczne firmy. Oczywiście wiele zagranicznych firm nadal sprzedaje swoje produkty w USA, nie o takich firmach mówię. Chodzi mi głównie o takie firmy, które sprzedają wyłącznie w krajach rozwijających się, takich jak Indie albo Chiny. Jeśli Chiny i Indie zaczną wydawać więcej pieniędzy, popyt na surowce wzrośnie. Ludzie, którzy nigdy w swoim życiu nie mieli auta, zmywarki lub pralki, zaczną je kupować. Materiały, które są potrzebne do produkcji tych urządzeń oraz paliwa wymagane do zasilania ich, zaczną stawać się coraz mniej dostępne, a sami ludzie staną się coraz bardziej bogatsi, zaczną jeść coraz bardziej skomplikowane posiłki. Bogatsze społeczeństwa spożywają więcej mięsa. Produkcja mięsa wymaga jedzenia dla zwierząt hodowlanych, zazwyczaj zboża. Jedząc stek, jecie więcej kukurydzy, niż zjedlibyście po prostu bezpośrednio spożywając kukurydzę.
Rezultatem tego jest wzrost w sektorach gospodarki odpowiedzialnych za wydobycie surowców, produkcję i rolnictwo. Pewnie zastanawiacie się nad tym, w jakie państwa warto inwestować według Petera. Zanim przedstawię Wam ich listę, muszę wspomnieć, że nie jest to lista oparta na jednym czy dwóch czynnikach. Bierze pod uwagę politykę pieniężną, regulacje, podatki, stabilność polityczną, zasoby surowców naturalnych i wiele więcej. Lista państw, w które Peter rekomendował inwestować przed recesją w 2008 roku, nie zmieniła się ani trochę. To, co rekomendował wtedy, rekomenduje dziś. Oto ta lista. Chiny. Jestem pewna, że wielu z Was będzie się zastanawiać, jak Peter może sugerować inwestowanie w komunistyczne państwo jak Chiny. Cóż, po pierwsze, musicie zrozumieć, że żadne państwo nie jest w 100% wolne. Jeśli szukacie miejsca, gdzie możecie nabyć i poszerzyć swój majątek, szukacie najbardziej wolnej gospodarki. Gdy oceniacie państwa pod tym względem, pamiętajcie, że jest różnica między wolnością polityczną a wolnością gospodarczą. Kapitalizm i demokracja to nie to samo. Pomyślcie o USA w XIX wieku. Było znacznie mniej demokratycznie. Kobiety nie mogły głosować, trzeba było zdać test pisemności, analfabeci nie mogli głosować i pokonać inne podobne przeszkody, zanim mogło się głosować w wyborach. Senatorzy byli wybierani przez stanowych ustawodawców, a nie poprzez wybory. Jednak pomimo tego, że Ameryka była o wiele mniej demokratyczna, sama gospodarka była o wiele mniej ograniczona. Było mniej regulacji, mniej subsydiów i mniej pomocy finansowej. Podatki były malutkim ułamkiem tego, czym są dziś. W podobnym stylu Chiny nie są państwem, które mogą się szczycić wolnością polityczną. Przeciwnicy reżimu siedzą w więzieniu, a internet jest ocenzurowany. Ale Chiny nie są już gospodarką zarządzaną centralnie przez państwo albo partię komunistyczną. Na wiele sposobów ich gospodarka jest bardziej wolna od amerykańskiej. Dyrektor generalny Coca-Coli, Muhtar Kent, powiedział Financial Times we wrześniu 2011 roku, że pod wieloma względami łatwiej mu się prowadziło interesy w Chinach niż w USA. Norwegia. Peter nazywa Norwegię swoją małą europejską tajemnicą. Podobnie jak Szwajcaria, Norwegia utrzymała swoją walutę, koronę. Jest przodującym eksporterem ropy i bogata w ryby, lasy i minerały. Jej pozycja w Europie oraz opieranie się na handlu europejskim jest pewnym utrudnieniem, ale gdy sprzedaje paliwo i inne surowce naturalne, rynek jest globalny. Norwegia powinna więc być w stanie odpowiednio się ustosunkować w razie, gdyby Europa uległa porażce. Jest również miejscem, które doświadczyło problemów posiadania zbyt dużej ilości zasiłków społecznych, więc polityka wewnętrzna Norwegii porusza się teraz w przeciwnym kierunku. Niderlandy. Możecie powiedzieć, że Stany Zjednoczone są wiodącym eksporterem produktów rolnych, a Francja jest na drugim miejscu. Raczej nie wiedzieliście natomiast, że na trzecim miejscu znajdują się Niderlandy. Zaskakująco, w niderlandzkim Groningen znajduje się również największe złoże gazu naturalnego w Europie. Niderlandy mają stabilną gospodarkę i są aktywnym partnerem handlowym, mogącym się szczycić nadwyżką handlową. Szwajcaria. Jeśli USA jest synem marnotrawnym, to Szwajcaria jest jego bratem, który pozostał wierny swoim korzeniom. Szwajcarzy trzymają się wielu zasad, na których opiera się zarówno Szwajcaria, jak i USA, takich jak federalizm i trzymanie się z dala od zawiłych sieci sojuszy. Szwajcaria nie dołączyła do Unii Europejskiej i nie przyjęła euro. Jest domem dla najlepszych bankierów i ubezpieczycieli na świecie. Jako, że leży w samym środku Europy, odbijają się na niej niektóre europejskie problemy, ale jej zażarta niepodległość czynią ją coś w rodzaju oazy. Szwajcaria jest miejscem o wiele przyjaźniejszym dla biznesu niż Unia Europejska. Jeśli póki co podobał Wam się ten filmik, powiedzcie mi to poprzez polubienie go i zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki. Kanada. Produkcja, wydobycie, wiercenie, wydobycie, pozyskanie drewna. Kanada robi wszystkie te rzeczy. Jeśli spojrzelibyście na wzrost gospodarczy Kanady,
moglibyście pomyśleć, że jest ona państwem z kategorii rozwijających się, a nie rozwiniętych. Jej system bankowy leży na o wiele bardziej stabilnym podłożu niż ten w USA. Jej słabością jest, oczywiście, jej zależność na jej starszym bracie leżącym za południową granicą, czyli Ameryce. Jednak w miarę jak handel z USA zwalnia, zostaje on zastąpiony handlem z innymi rozwijającymi się państwami. Nowa Zelandia. To małe państwo na Pacyfiku ma ogromny potencjał. Przechodzi stopniowo z gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki produkcyjnej i dąży do zawarcia umów o wolnym handlu na całym świecie. W 2008 roku chińsko-nowozelandzka umowa o wolnym handlu stała się pierwszą chińską umową o wolnym handlu z rozwiniętym państwem. Hongkong. Hongkong jest wzorem kapitalizmu. Niskie podatki i regulacje czynią go przedsiębiorczą mekką Azji. Giełda papierów wartościowych w Hongkongu jest piątą największą na świecie. Ten mały skrawek lądu w Chinach jest bardzo dziwny pod względem politycznym. O ile jest faktycznie częścią Chin, to jego konstytucja nakazuje, że Hongkong ma utrzymywać kapitalistyczną ekonomię. To wyjaśnia wręcz eksplodujące bogactwo tego miasta i chęć korporacji do zakładania w nim swoich siedzib. Połowa eksportów Hongkongu trafia do Chin, co chyba nikogo nie dziwi. Singapur. Jedna z najbardziej wolnych gospodarek na świecie, co jest oczywistym powodem, dlaczego jego mieszkańcy stają się bogatsi i bogatsi. Od 2000 roku PKB Singapuru zwiększyło się ponad dwukrotnie i nie okazuje oznak zwalniania. Bezrobocie jest niemal zerowe, a Singapurczycy mają wysokie oszczędności. Ale Singapur jest obiecującym miejscem nie z uwagi na bogactwo jego mieszkańców, tylko dlatego, że podobnie jak Australia, sprzedaje swoje produkty niezwykle szybko rozwijającemu się regionowi świata. Australia. Australia jest jak lepsza wersja Ameryki. Większość jej eksportu trafia do Azji. Kiedy Amerykanie panikowali i tracili swoje domy, Chińczycy je kupowali, więc Australijczycy je sprzedawali. Kolejnym kluczowym elementem australijskiej gospodarki są jej ogromne złoża gazu ziemnego. Nie jest aż tak podatna na nagłe zmiany w cenie ropy albo jakiekolwiek problemy z jej dostawą. Australijski rząd zmusił agencje rządowe do obcięcia od 1,25% do 1,5% kosztów operacyjnych, co nie jest dużą kwotą, ale większość krajów zmierza w przeciwnym kierunku. Możecie teraz powiedzieć: okej, te państwa wyglądają jak dobre miejsca do zainwestowania, ale jak mam stworzyć swoje portfolio? Autor twierdzi, że wszystkie portfolia inwestycyjne powinny być zbalansowane. Wyobraźcie sobie stołek z trzema nogami. Jeśli jednej z nich zabraknie, cały stół stanie się niestabilny. Strategia Petera jest właśnie takim trójnożnym stolikiem. Noga pierwsza – zagraniczne akcje płacące wysokie dywidendy w odpowiednich sektorach. Noga druga – płynność i stabilne inwestycje, takie jak gotówka i obligacje zagraniczne. Noga trzecia – złoto i akcje związane z jego wydobyciem. Porozmawiajmy najpierw o pierwszej nodze, czyli o zagranicznych akcjach płacących wysokie dywidendy. Pamiętajcie, że myślenie, że cena akcji wzrośnie, nie jest najlepszym powodem, żeby je kupować. To spekulacje. Akcje wypłacające dywidendy to prawdziwe inwestycje, ponieważ samo posiadanie ich daje Wam pieniądze. Nawet jeśli nie potrzebujecie pochodzącego z nich przychodu tu i teraz, dywidendy są świetne, ponieważ można je z powrotem zainwestować. Powoduje to, że Wasze portfolio rośnie, nawet jeśli cena akcji pozostaje stała. Wtedy, po tym jak przejdziecie na emeryturę, możecie żyć ze swoich dywidend, być może nawet bez konieczności sięgania po kapitał. Autor odradza strategii rekomendowanej przez większość profesjonalistów. Mówią: hej, jesteście młodzi, zainwestujcie w ryzykowne akcje, sprzedacie je potem, gdy podrożeją. Bez dywidend brzmi to jak piramida finansowa. Nikt nie kupuje tych akcji z nadzieją, że ktoś im zapłaci. Liczą, że ktoś kupi je później za wyższą cenę. Nazywa się to teorią większego głupca. Jeśli chodzi o portfolio akcji, Peter skupia się na czterech komponentach: państwach, walutach, sektorach i konkretnych akcjach, w
tej kolejności. Jest to odgórne podejście do inwestycji. Najpierw decydujecie, w co inwestujecie. Potem decydujecie, jakie waluty mają największą szansę utrzymać swoją wartość, a na końcu decydujecie, w jaki sektor i konkretne akcje w tym sektorze inwestujecie. Zazwyczaj najlepsze państwa mają najlepsze waluty, ale musicie pamiętać, że firmy, których siedziby są w przystępnych państwach, mogą nadal zarabiać większość swoich przychodów w nie najlepszych walutach. Dla przykładu, możecie lubić jakąś australijską firmę, ale większość jej przychodów pochodzi z Wielkiej Brytanii, a nie jesteście zbyt dużymi fanami funta brytyjskiego. Możecie nie lubić euro i z tego powodu unikać inwestycji w Niemczech, ale robiąc to, możecie ominąć wspaniałą niemiecką firmę sprzedającą na rynku chińskim. Druga noga powinna zawierać obligacje zagraniczne i waluty. Frank szwajcarski i dolar australijski to ulubione waluty Petera. Zawsze szuka zagranicznych walut, które może posiadać. Nie w celach spekulacyjnych, tylko jako płynny sposób przetrzymywania swojego majątku. Główną przyczyną trzymania pieniędzy w ten sposób jest możliwość wydania ich w trybie natychmiastowym. Oczywistym powodem są wszelkie nagłe wypadki, takie jak utrata pracy czy wypadek samochodowy. Ale z inwestycyjnego punktu widzenia chcecie mieć pieniądze, które możecie zainwestować w pojawiające się okazje. Trzecia noga – złoto i akcje związane z jego wydobyciem. Peter nie uznaje złota jako alternatywy dla akcji. Porównuje je do dolara, euro czy jena. Innymi słowami, porównuje prawdziwe pieniądze, czyli złoto, do pieniędzy fiducjarnych, czyli walut. Możecie myśleć o złocie jako o narzędziu do przechowania wartości. Kluczem do inwestowania w złoto jest wiedza, kiedy je trzymać, a kiedy użyć go do zakupu akcji lub innych aktywów. Żeby to zrobić, musicie zrozumieć, gdzie leżycie w cyklu i jak przyszłe czynniki fundamentalne mogą go zmienić. Osobiście twierdzę, że jesteśmy dziś w momencie, kiedy cena złota i srebra jest znacznie zaniżona, więc inwestowanie w nie wydaje się oczywistą decyzją. Dlatego właśnie osobiście kupuję dużo złota i srebra. Inflacja co miesiąc osiąga nowe rekordy, niewidziane od 2000 roku. Kupuję złoto przez zaufaną firmę, która nazywa się Gold Avenue. Ta firma pozwala Wam kupować fizycznie złoto przez internet i przechowywać je w zabezpieczonych sejfach w Szwajcarii. Najlepsze w ich serwisach jest to, że możecie odsprzedać to złoto z 0% prowizją w dowolnym momencie. Ufam im, ponieważ są regulowani w Szwajcarii i mają tysiące szczęśliwych klientów, w tym mnie. Jeśli chcecie kupić trochę złota lub zobaczyć ich stronę internetową, kliknijcie pierwszy link w opisie tego filmiku. Przekieruje on Was bezpośrednio na stronę, gdzie możecie przeczytać o nich wszystko, co chcielibyście wiedzieć i sprawdzić, czy ich usługi są warte wypróbowania. Dla przeźroczystości, tak, jest to link partnerski, ale jak już wspomniałam, osobiście używam usług tej firmy. Nigdy nie zarekomendowałabym produktu, którego nie używam bądź któremu nie ufam w 100%. Sprawdźcie link w opisie, żeby uzyskać więcej informacji. Jeśli podobał Wam się ten filmik i chcielibyście poznać opinię Raya Dalio na temat złota i aktualnej sytuacji rynkowej, obejrzyjcie filmik, który wyświetla Wam się teraz na ekranie. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem.